Panie ministrze, dowódca kompanii, kapitan Kucharski, melduje kompanię reprezentacyjną Marynarki Wojennej do uroczystości z okazji Święta Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej. Rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej nr 82 z dnia 21 czerwca 2011 roku. Kompania, spocznij! W dniu dzisiejszym mija 79 lat, kiedy po raz pierwszy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości latem 1932 roku zorganizowano Święto Morza, przemianowane 6 lat później na Dni Morza. Główną ideą utworzenia nowego święta miało być propagowanie spraw morskich w całym kraju, zaznaczenie polskiej obecności na Bałtyku oraz oddanie hołdu tym wszystkim, których życie, pasja i praca wiązały się z morzem. To jest doskonałą okazją do przypomnienia i przywołania dokonań i ofiarności polskiego marynarza w obronie wybrzeża w kampanii wrześniowej w głębi kraju, do najwspanialszych kart w naszej historii, działalności u boku Royal Navy, a także do powojennej, żmudnej i konsekwentnej odbudowy marynarki wojennej po tragicznych latach II wojny światowej. Naszych okrętów biorących udział w misjach NATO oraz międzynarodowych i krajowych ćwiczeniach. Dlatego wszystkim ludziom w marynarskich mundurach i pracownikom wojska składam serdeczne podziękowania za profesjonalizm, aktywność zawodową i poświęcenie. Pozdrawiam gorąco weteranów, kombatantów, rezerwistów i nasze rodziny, życząc wszystkim wszelkiej pomyślności oraz spełnienia życiowych planów i zamierzeń. Nauczenia Święta Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej rozkazuję podnieść wielką galę banderową na pamiątkę ukształtowania się tej tradycji w latach 30. minionego stulecia. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa i dziękuję za łaskawe przyjęcie naszego zaproszenia. W tym dniu razem z Wami chciałbym wyrazić swoją największą radość, że z marynarką wojenną, z marynarzami, z oficerami mogę być tutaj
razem w tym dniu, który symbolizuje całą tradycję i dobrą przeszłość naszej floty wojennej. Marynarka wojenna to bowiem nie tylko rodzaj sił zbrojnych, to coś więcej. To także znak naszej narodowej tożsamości. To także legenda, która przewija się przez wszystkie trzy Rzeczypospolite. Bo przecież i w pierwszej, i w drugiej, i w naszej trzeciej Rzeczpospolitej dostęp do morza jest sprawą kluczową. To kwestia naszego bezpieczeństwa i kwestia naszych interesów ekonomicznych. To dostęp do morza zawsze pozwala uruchomić kanał handlowy, kontakt ze światem. I tak to zostało już powiedziane dzisiaj, a mamy to głęboko w pamięci, dostęp do morza był naszym oknem na świat. Ten świat oczywiście zmienia się na naszych oczach. I mamy w tej chwili, w wyniku procesu globalizacji, znacznie więcej tych otwartych okien na świat. Ale to nie znaczy, że to okno, które tutaj w Gdyni i poprzez Gdynię jest otwarte na świat, bo tu jest siedziba Dowództwa Marynarki Wojennej, że poprzez inne miejsca, gdzie nasza Marynarka Wojenna jest rozlokowana, począwszy od Helu, a skończywszy na Świnoujściu, po drodze Dziwnów jeszcze, że ten dostęp do morza stracił na znaczeniu. Nie. On jest równie ważny, jak dla Marynarki Wojennej i dla całego naszego kraju. Dziękuję bardzo. Prezentuj! Kompania na prawo! Patrz! Pana minister obrony narodowej Bogdan Klich wraz z przedstawicielami rodzajów sił zbrojnych. Kwiaty składane są w imieniu Komisji Obrony Narodowej. Imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu składa prezes Zarządu Głównego Pułkownika Wojskowego.
25 przy Akademii Marynarki Wojennej na czele delegacji pułkownik Leszek Humer. Urzędy Morskie Gdynia. Defiladę orkiestry reprezentacyjnej.